starosto, w imieniu rolników z Glin Małych pragniemy przekazać ten bochen chleba okazały. Złocisty, chrupiący, upieczony z tegorocznej mąki. Dziel więc sprawiedliwie ten bochenek duży, aby każdy dostał na ile zasłużył. A wszystkim tu zebranym życzymy, aby na waszych stołach nigdy nie zabrakło chleba naszego powszedniego, symbolu dostatku, obfitości i sytości. Wszystkiego dobrego. Dziękuję przedstawicielom powiatu mieleckiego z Glin Małych za ten piękny bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż. Będę go dzielił sprawiedliwie jak do tej pory, aby nikomu w naszym powiecie, w naszym kraju go nie zabrakło. Dzisiejszy dzień jest ukoronowaniem przerocznych starań i okazją do podziękowań Bogu za plon, a ludziom za wysiłek. Wspólnie wyraziliśmy dziś wdzięczność za wszystko to, co gospodarze zdołali zebrać ze swoich pól mimo wszelkich przeciwności. Swój obowiązek wobec ojczystej ziemi wykonali bowiem sumiennie. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. To dla mnie wielki honor, że będę mógł odczytać list w imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy, który został skierowany do nas wszystkich tutaj dzisiaj, uczestników mieleckich do Żynek. Myślę, że wszyscy mamy świadomość, że trud pracy rąk rolnika, który odbywa się przez cały rok, potrzebuje święta, potrzebuje docenienia, potrzebuje też wdzięczności. Wszyscy wiemy, jak ważnym jest bezpieczeństwo naszego kraju pod wszelkimi względami. O tym wspomniał właśnie pan poseł Tomasz Poręba. Bezpieczeństwo żywnościowe jest niezmiernie ważnym elementem składającym się na całość naszego bezpieczeństwa. Dzisiaj wspólnie dziękujemy Bogu, dziękujemy Bożej Opatrzności i Matce Najświętszej za to, że mielecka ziemia została w tym roku ochroniona przed różnego rodzaju kataklizmami, nieszczęściami, nawałnicami. Dzień dobry wam wszystkim serdecznie, witamy z nadwiślańskich Glinek, do was przybywamy. Dziś prezentujemy starostwo mieleckie, przyjechały z nami gosposie glinieckie. Mucono zboże za pomocą cepa. Jak widać, konstrukcja cepa jest prosta. Składa się z dwóch związanych ze sobą kijów. Dłuższy dzierżok i krótszy bijok. Ten opis dobrze opisuje prostotę cepa. Ale na tym ta prostota się kończy. Żniwa zakończone, zboże wspólnego. Wszyscy zasłużyli na swoje święto. Za pracę włożoną trud i poświęcenie przynosi wydłukaj zbożowy wieniec. Za pracę włożoną trud i poświęcenie przynosi wydłukaj zbożowy wieniec. Dzisiaj są dożynki, trzeba się radować. Za obfite plony, za obfite plony Bogu podziękować. Za obfite plony, za obfite plony Bogu podziękować. My mieleckie chętnie dziś przedstawimy, bo chcesz pochwalić, to życie mamy. U nas hektarów, 13-tysięcznie tu mieszka naród. Wszyscy się starają o obejście, trwają, no a władze gminne w tym pomagają. Witamy was, bo was
dzieje. Chłopie się jeli nie orze i tak pełno ma w komorze. Chłopie się orze ani sieje i tak mu się gęba śmieje. Bo i tak pieniądze liczy, co dostanie za granicy. Siedziałam na krzaku.